aby rozpocząć dzisiejsze kazanie w niedzielę w uroczystość Trójcy Świętej, muszę przywołać pewien taki obraz, żeby nam było łatwiej, bo tak jak wspomniałem we wstępie, spróbujemy się troszkę zbliżyć do tej tajemnicy, ale od razu mówię, że jej nie wyjaśnimy. Nie dlatego, że mi się nie chciało przygotować, ale dlatego, że jest to dosyć karkołomne, a wręcz niemożliwe. Poza tym w naszej wierze właśnie to słowo wiara jest bardzo istotne. Jest bardzo ważna wiedza, zrozumienie pewnych prawd Bożych na tyle, ile można do pewnego momentu, ale w pewnym momencie Pan Bóg jakby działa nie według zasad matematycznych i logicznych, takich jak my myślimy. Dlatego my często mówimy, to niemożliwe, tego się nie da, to jest niewyobrażalne i tak dalej. Wielu ludzi odrzuca Pana Boga dlatego, że chcą ze swoją matematyką, logiką, chęcią wyjaśnienia wszystkiego do końca przeżywać swoją wiarę. I dochodzą do momentu, że się nie da. Kiedyś na początku roku szkolnego powiedziałem uczniom, tak dla żartów, ale oni mnie to trzymali za słowo cały rok i pamiętali o tym, że jak przerobię z nimi 100 lekcji, to stanę na rękach. No i oczywiście cały czas pamiętali o tym i mi o tym przypominali, gdy zbliżała się ta 100. lekcja, ale w którymś momencie powiedziałem, że to jest niemożliwe, żebym ja stanął na rękach, bo ja nie jestem jakimś akrobatą, atletą. Nawet jakbym się uczył, no mogłoby to się źle skończyć. To tak jakbyśmy Markowi kazali szpagat zrobić, no myślę, że zrobiłby go pierwszy raz i ostatni w swoim życiu. Marku, to nie, też nie jest przycinka, ale tylko żebyśmy sobie wyobrazili, że są rzeczy tak karkołomne, nie do zrobienia. Można by mnożyć takich przykładów bardzo dużo, co jest dla nas nie do zrobienia, choćbyśmy bardzo chcieli, to nie zrobimy. I właśnie jeśli chodzi o wyjaśnienie wielkich tajemnic, bo Bóg jest tajemnicą w tym sensie, że ta tajemnica zachwyca, kiedy właśnie jest nieodkryta do końca. Można by też podawać przykłady, że przed ślubem narzeczeni są w pewnym sensie, pozwolili się poznać drugiej osobie, ale nie mogą do końca wszystkiego odkryć. To jest taka tajemnica, pozostaje właśnie do tego dnia ślubu. I to jest, moi drodzy, piękne. Przykładów można mnożyć mnóstwo, kiedy coś takiego nieodkrytego, na przykład przyroda. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie postawiono szlaban, żeby nie zniszczyć, nie zdewastować, nie zadeptać. To jest piękne, ponieważ jest nieodkryte, takie dziewicze, takie jeszcze właśnie piękne, niedotknięte ludzką ręką. Moi drodzy, tak jest właśnie z tajemnicą Boga jednego, który jest Bogiem działającym w trzech osobach. Bogiem jest Ojciec, który stworzył świat. Bogiem jest Duch Święty, który kontynuuje dzieło Jezusa, uświęca nas, pozwala przypomnieć sobie chociażby naukę Pana Jezusa, czy Słowo Boże, które słuchamy co niedzielę, żeby w odpowiednim momencie tej wiedzy użyć. Potrzebny jest nam Duch Święty, bo On przypomina. On jest takim nauczycielem, który działa na zasadzie powtórek i przypomnień. To, co już powiedział Jezus. I jeszcze ma inne funkcje. No i Pan Jezus, który zbawił świat. Każdy z nich jest Bogiem. Ale nie jest Bogiem Jezus bez Ojca i bez Ducha Świętego. Podajmy taki przykład rodziny. Jest trzyosobowa rodzina. Może być pięcioosobowa. Jest ojciec, matka, mąż, żona. W tej rodzinie jest jeszcze jeden syn, córka, jeszcze jeden syn. Jest ich piątka. Oni wszyscy razem są rodziną. Jeśli mamy powiedzieć, to jest rodzina, to nie możemy wziąć tylko tej jednej dziewczynki z tej rodziny i powiedzieć, ona jest rodziną. Ona nie jest rodziną.
Ona jest odrębnym członkiem, prawdopodobnie inna od pozostałych. Każdy z członków rodziny jest inny, inaczej wygląda, inny ma charakter, usposobienie, upodobania. Ale żeby mówić o nim, o nich, rodzina, to trzeba myśleć o wszystkich razem. I jakaś moja nieudolność próby zrozumienia, podejścia bliżej do Pana Boga polega na tym, że ja tego szpagatu nie chcę zrobić. Ja chcę tylko tak spróbować podejść i zobaczyć coś trudnego, coś bardzo pięknego, co jest dla nas w wierze niezmiernie ważne. Że ten Bóg jest tak wielkim bogactwem. Jak ja mówię Bóg, to przyzywam działalności, umiejętności, wiedzy, piękna trzech osób. Taka jest, moi drodzy, nasza wiara. Bóg, kiedy mówię Bóg, nieraz może dzieciom się też na katechezie troszeczkę miesza i nam, no bo modlimy się do Boga, no to do kogo się modlimy? Do Jezusa Chrystusa? Moi drodzy, powiem krótko, to jest obojętne. Czy powiemy Jezus Chrystus, czy powiemy Bóg Ojciec, do kogokolwiek będziemy się zwracać, myślimy właśnie o Bogu. I to jest, moi drodzy, piękne, to jest dla nas ważne i jakby tym się posługujemy od samego dzieciństwa, od samego urodzenia. Bo i zostaliśmy ochrzczeni w imię, przyzywaliśmy działania tych trzech osób. W imię Boga, czyli w imię Trójcy Świętej, w imię Ojca, Syna i Ducha. Rozpoczynamy każdą modlitwę, przyzywając tą Trójcę Świętą. Kiedy robiono nam znak krzyża, to nie tylko dlatego, żeby przypomnieć odkupienie i zbawienie dokonane na krzyżu przez Jezusa, ale żeby wezwać całą Trójcę Świętą na to dziecko, czyniąc mu znak krzyża. Kiedy śpiewamy chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu i tak dalej, i tak dalej. Zawsze w naszej wierze jest obecny jeden Bóg. Bóg, który jest piękny, ponieważ nie daje się do końca człowiekowi odkryć, ale możemy korzystać właśnie z tego Jego piękna, z tej Jego mądrości, tej Jego boskości i działania w potrójny sposób. Poza tym, moi drodzy, w Bogu jest ogromna ilość miłości. Gdyby Bóg był, gdybyśmy wierzyli w Boga takiego w jednej osobie, jak Żydzi, jak muzułmanie, oni wierzą też tak jak my, że jest jeden Bóg. Ale ten Bóg jest dla nich taki właśnie sam, ja tak sobie wyobrażam, taki samotnik. Natomiast my, wierząc w Boga trójosobowego, korzystamy z ogromu miłości, która jest między osobami boskimi, bo Ojciec kocha Syna i Ducha Świętego i wzajemnie. To jest tak, jak rodzice młodzi tak mocno się kochają, taki ogrom jest w nich miłości, że dołącza do nich dziecko. I mówimy, to jest owoc miłości. Gdyby oni się nie kochali, to nie byłoby tego owocu miłości. Kiedy nadal się kochają, pojawia się drugie dziecko, tworzą coraz większą rodzinę i każdy dar przyjmują tylko dlatego, że w tych zakochanych dwóch osobach jest taki wulkan miłości, że oni po prostu wylewa się z nich ta miłość, kipi i nie potrafią żyć, zamykając się tylko na siebie, tylko przyjmują każdy dar życia po kolei. I moi drodzy, rodzina tylko na tym zyskuje. Kiedy właśnie przyjmuje ten dar życia. Może nieraz drapią się po głowie, że za małe mieszkanie, że za mały samochód, prawda? Jest taka anegdota, które dziecko jest najdroższe w utrzymaniu? Pierwsze, drugie, trzecie, dziesiąte, wiecie? Najdroższe jest czwarte, bo trzeba zmienić samochód. No bo do trzeciego jeszcze jeździmy w 5 osób. A jak już jest czwarte dziecko, no to trzeba większe auto kupić, które pomieści 7. Moi drodzy, i my właśnie z takim Bogiem obcujemy, w którym kipi miłość. I ta miłość na kogo się wylewa? Właśnie wylewa się na Boże dzieci, czyli na każdego z nas. Tak ja to rozumiem i mam nadzieję, że udało nam się zrobić jeden mały kroczek, który nas zbliży do Boga naszego Ojca, do Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego. Amen.